To serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów Michałkiński. Witam i zapraszam. A co dziś dla Państwa przygotowaliśmy? Rusza rekrutacja do przedszkoli. W sumie mamy 423 miejsca, to jest naprawdę dużo. Powiemy o 500+. Można też składać wnioski przez platformę Empatię. Będzie także o wielkim sukcesie UKS Basket Aleksandrów. Już sam fakt znalezienia się w ósemce, która pretendowała do medalu, oceniam w kategoriach sukcesu. Rozpędza się trzecia fala pandemii koronawirusa. Niemal każdego dnia słyszymy o kolejnych rekordach zakażeń, hospitalizacjach i zgonach. Pojawiają się też nowe obostrzenia. Zakaz działalności salonów fryzjerskich i urody, salonów kosmetycznych, studiów tatuażu oraz piercingu. Zakaz detalicznego handlu artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m2. Do tego limity osób mogących przebywać w danym momencie na targu, w placówkach pocztowych, wielkopowierzchniowych sklepach czy obiektach kultu religijnego. Do tego zakaz wszelkich zgromadzeń oraz zapowiedź zamknięcia przedszkoli i żłobków z wyłączeniem opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych. Nowe obostrzenia to reakcja na rozpędzającą się trzecią falę pandemii koronawirusa. Tylko dziś, w piątek 26 marca, odnotowano ponad 35 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło też ponad 400 osób chorych na COVID-19. Lekarze pracujący na oddziałach covidowych nie mają wątpliwości. Dane z ostatnich dni to jeszcze nie szczyt, a już dziś to coś gorszego niż pandemiczna fala. Jest to tsunami. Każdy pacjent, który jest wypisywany, jest natychmiast zastępowany przez jednego, a najchętniej dwóch pacjentów, ale najczęściej mamy jeden do jednego sytuację. I dzwonią telefony z różnych szpitali z pytaniem, czy możemy przyjąć chorych, a my mówimy nie. Nie ma miejsca. Sytuacja jest bardzo trudna i wymaga otwierania kolejnych oddziałów. Na COVID chorują też aleksandrowianie. Niestety w niektórych przypadkach choroba ma tragiczny finał. W naszych podopiecznych też niestety pojawił się koronawirus. Jedna osoba zmarła, dwie osoby są zarażone. Ponownie wróciliśmy do wydawania posiłków na wynos z uwagi na bezpieczeństwo seniorów. I oczywiście rozmawiamy z nimi cały czas, wspieramy ich w tej trudnej sytuacji pandemicznej. Narastającą falę zakażeń obserwujemy od kilkunastu dni. Oczywiście nie można zapominać, że podawana w oficjalnych statystykach ogólna liczba zakażeń zależna jest również od także rosnącej z dnia na dzień liczby wykonywanych testów. Jednak to nie liczba zakażeń jest w tych statystykach najważniejsza. Prawdziwym wyznacznikiem dramatycznej sytuacji jest rosnąca gwałtownie liczba hospitalizacji konkretnych osób trafiających w ciężkim stanie do szpitala. Ta ogromna liczba przełoży się później na liczbę zgonów. To jest na pewno przykra konstatacja i przyjdzie nam się to z tym zmierzyć, tak jak ktoś trafnie powiedział, trochę tak jakby codziennie spadał samolot pełen ludzi. I to jest ta liczba zakażonych, którzy później przekształcają się w liczbę konkretnych zgonów, konkretnych ludzi, tragedii i rodzin. Doktor Karauda podkreśla, że dziś trudno jeszcze przewidzieć, jak wysoko znajduje się szczyt obecnej trzeciej fali. Tymczasem przez wprowadzane obostrzenia wielu przedsiębiorców traci dorobek życia. Niektórzy, by nie splajtować, by utrzymać miejsca pracy, mimo zakazów otwierają na przykład lokale gastronomiczne, również w Aleksandrowie. Dramat. Jesteśmy na granicy wytrzymałości, dlatego że nie dostaliśmy żadnej pomocy. Przez 4 miesiące nie dostaliśmy po prostu żadnej pomocy. My jako młoda restauracja, która otworzyła się dopiero w lipcu w tamtym roku i nie mieliśmy wyjścia. Brak pomocy lub pomoc na niewystarczającym poziomie to jedno. Druga strona medalu to wprowadzanie zakazów i nakazów zwykłym rozporządzeniem. Te obostrzenia muszą wynikać z ustawy. Wiele z tych obostrzeń wcale nie wynika z ustawy, tylko jest wprowadzane rozporządzeniami. Sprawa trafia ostatecznie do sądu, bo ktoś ukarany mandatem mówi: przepraszam, nie ma podstawy ustawowej ograniczenia moich praw i wolności, nie ma ograniczenia ustawowego prowadzenia przeze mnie działalności gospodarczej. Sąd i odważny sędzia niezawisły, powie taki sąd, wyda wyrok: nie, żadna kara się nie należy. Wiele decyzji jest też po prostu niezrozumiałych. Czy w restauracji nie dałoby się zachować zasad bezpieczeństwa równych tym, jakie obowiązywać mają w kościele? Czy wszyscy traktowani jesteśmy równo? Można mieć wątpliwości. Czy obostrzenia dotyczące kościołów, jak to będzie sprawdzane, jak to będzie egzekwowane? To jest pozostawione do decyzji po stronie kościelnej. W dzisiejszej rozmowie tygodnia porozmawiamy także o zagranicznych wyjazdach, bo wielu z nas na taki wypoczynek wybrało się w ostatnich tygodniach. Wracając do nas,
i nie chcąc być na kwarantannie, niektórzy decydują się na zrobienie tego testu na miejscu. I co się okazuje? Czasami testy wychodzą pozytywnie. A bez względu na wiele prawnych wątpliwości dotyczących obostrzeń, warto zachować zdrowy rozsądek i minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Z dzisiejszych danych wynika, że obecnie hospitalizowanych jest ponad 27,5 tysiąca osób. Ponad 2700 pacjentów znajduje się pod respiratorem, a na kwarantannie pozostaje blisko 500 tysięcy Polaków. Z prawie 2 200 tysięcy zachorowań od początku pandemii wyzdrowiało ponad 1 700 tysięcy osób. Ponad 51 tysięcy zmarło. Dzisiaj chodzenie bez maseczki można przyrównać do osoby, która pod wpływem alkoholu wchodzi do samochodu i wie, że może wyrządzić komuś krzywdę albo sobie i godzi się z tym. Narodowy program szczepień przeciw COVID-19 podzielony został na kilka etapów. Etap 0 trwa od 27 grudnia i obejmuje pracowników ochrony zdrowia. Od 15 stycznia rozpoczęła się też rejestracja osób starszych i przewlekle chorych. Dziś na szczepienie mogą zapisać się też osoby w wieku 60+. Szczegóły i zasady poznała Agata Kowalska. 2 miesiące temu ruszył Narodowy Program Szczepień. Nie wszystko idzie zgodnie z pierwotnym planem założonym przez Ministerstwo Zdrowia. Ciągłe zmiany w harmonogramie wywołują spore zamieszanie. Wciąż szczepimy seniorów w wieku 70 i 80+, i wciąż jest to 30 nowych dawek tygodniowo na przychodnie oraz 30 dla osób przyjmujących drugą dawkę. Jesteśmy uzależnieni od tego, ile nam szczepionek państwo dostarczy i tyle szczepimy. Oczywiście szczepimy te grupy ludzi według rocznika. I tak jak to mówi minister zdrowia, my się do tego musimy dopasować i tak to robimy. Ale kolejki pewnie gdzieś tam na listach rezerwowych są spore. To znaczy kolejki są, był taki okres, kiedy było troszkę mniej, bo ludzie się przestraszyli AstraZeneki, ale teraz widzimy, że jest już zupełnie inaczej, bo w ciągu 2 godzin potrafiło się zapisać 90 osób. Rząd podzielił seniorów na poszczególne grupy wiekowe. Każdej z nich przydzielono odrębny termin rejestracji. Ten podział miał usprawnić cały proces. Jako pierwsze mogły zapisać się osoby w wieku 69 lat. Od czwartku, 18 marca, dołączyły do nich osoby w wieku 68-67 lat. Od 22 marca okienko otworzyło się dla tych w wieku 66 i 65, a od wtorku, 23 marca, ruszyła przyspieszona rejestracja dla roczników 57 i 61. Od 25 marca wszystkie osoby 60+, które do tej pory nie zarejestrowały się na szczepienie, będą miały ponowną możliwość zapisania się. My co prawda już mamy dosyć długą listę tych pacjentów, którzy wcześniej byli zapisani. Natomiast cieszę się bardzo, że ta grupa wiekowa będzie wyszczepiona, myślę, dosyć szybko, bo będzie to 50 szczepionek dodatkowo co tydzień. Natomiast ubolewam bardzo nad tą grupą wiekową 70-80, która niestety zostanie w takim samym tempie. Bo tu limit, jak wiemy, jest tylko 30 tygodniowo. Do tej pory w 2 przychodniach, jakie prowadzą to zadanie na terenie Aleksandrowa, zaszczepiło się łącznie ponad 1000 osób. Wiemy, że wielu aleksandrowian szuka krótszych terminów poza terenem gminy. Zapisać się na szczepienie możemy na 4 sposoby. W konkretnym punkcie szczepień można również dzwoniąc na infolinię 989. Kolejną możliwością jest wysłanie SMS-a o treści szczepimy się pod wskazane numery telefonów, a także poprzez e-rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl. Mamy taki zespół wyjazdowy składający się z lekarza i z pielęgniarki. I osoby odpowiednio zakwalifikowane, te naprawdę najstarsze, były szczepione w domu przez ten zespół. Ale to były osoby, które są albo leżące, albo z powodu innych schorzeń nie mogą wyjść z domu i nie mogą przyjść do poradni. Mam nadzieję, że szczepionek będzie coraz więcej, ale nie wiem, czy wystarczająca ilość personelu szczepiącego będzie, bo to też limituje te szczepienia. Póki co rąk do pracy wystarczy. Od 15 marca zgodnie z zarządzeniem rządu lekarze mają przyjmować pacjentów w swoich gabinetach. I jak to po 2 tygodniach funkcjonowania wygląda w Aleksandrowie Łódzkim? Jest już któryś tydzień, choruje. Aha. No i dlatego trzeba było przyjąć po prostu.
Ale wcześniej pewnie tyle porady były. Tak. I skończyło się na zapaleniu skrzeli. Czyli dzisiaj dopiero pierwszy raz lekarz będzie mógł panią osłuchać? Drugi raz. I ciężko było się właśnie zapisać i żeby lekarz się zgodził przyjąć? Nie było ciężko. Dostała się pani do lekarza? Tak, dostałam się, bo miałam taką potrzebę i... Nie było napisana. Większego problemu? Nie, żadnego. A jakiś specjalista to był czy ogólny? Nie, byłam na EKG w tej chwili. A jutro idę do chirurga i też mam skierowanie, także będę w każdej chwili. To pana też zapytam, czy trudno było dostać się do lekarza? Nie. A jakiś specjalista czy ogólny? I do ogólnego bez żadnego problemu i do dentysty też nie ma problemu. Każdy pacjent musi zadzwonić, bo ze względu na pandemię nie można wejść z ulicy do lekarza. Najpierw trzeba się umówić i później, jeśli lekarz uzna za stosowne, zaprasza takiego pacjenta do siebie. I wtedy już jest ta wizyta taka oko w oko. Ty twarzą w twarz, że tak powiem, sporo pacjentów chce dzisiaj się umawiać? Jest ich więcej? To znaczy, kiedy wiedzą już, że mogą? Jest więcej, ale nie wszyscy naprawdę są w potrzebie. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć Państwu zdrowia. Uważajmy na siebie, chronimy siebie i bliskich i nie bagatelizujmy żadnych objawów, bo nie tylko na koronawirusa chorujemy. Czy mimo pandemii myślimy już o wakacjach? Jakie kierunki wybieramy i o czym trzeba pamiętać przed wyjazdem? Między innymi na te pytania odpowie gość rozmowy tygodnia, Tomasz Lewiński z Aleksandrowskiego Biura Podróży Travel Planet. Zapraszam teraz na fragment rozmowy. Myślę, że przede wszystkim teraz, tak jak w większości firm, ta sprzedaż jest zdecydowanie online, tak? Dzwonimy do siebie, mailujemy do siebie. Klientów pukających do biura to tylko ci, którzy chcą ewentualnie odebrać umowę. Osób pytających o wakacje, dosłownie wchodzących do biura, możemy policzyć na palcach jednej ręki w ciągu tygodnia. Natomiast zapytania, owszem, tak, telefony, tak. Live chat, tak, i tutaj jest najwięcej tych pytań. A teraz edukacja i start rekrutacji do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Od 29 marca do 16 kwietnia można składać wnioski o przyjęcie dziecka do placówki edukacyjnej. 423 miejsca czekają na najmłodszych, ale trzeba pamiętać, że te miejsca przeznaczone są dla osób mieszkających w gminie Aleksandrów Łódzki. Dziś pokażemy nowe przedszkole numer 6 o nazwie Kido. W najbliższy poniedziałek startuje rekrutacja do przedszkoli na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. W tym roku jest wyjątkowo dużo miejsc. 322 miejsca w przedszkolach publicznych i 101 w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, czyli w sumie mamy 423 miejsca, to jest naprawdę dużo. Na stronie Aleksandrowa Łódzkiego została opublikowana informacja z wolnymi miejscami w poszczególnych placówkach. Żeby nie było takiej sytuacji, że przedszkole ma przykładowo, no mam takie, na Północnej 12 miejsc, a zostanie złożonych 150 kart. Bo wiadomo, że wtedy 138 dzieciaków odpadnie, tak? Istotnym warunkiem spełniającym kryteria przyjęć jest meldunek na terenie gminy Aleksandrów Łódzki. Przedszkola są zadaniem własnym gminy. Utrzymanie dziecka w przedszkolu to są bardzo duże koszty. Bo miesięcznie to jest 1200 zł, na które wykłada gmina, więc należy sobie teraz razy 12, tak, policzyć rocznie, więc to są bardzo duże koszty i to jest zadanie własne gminy. I gmina przyjmuje tylko i wyłącznie swoje dzieci i spełnia, że tak powiem, ten obowiązek prawny wobec swoich dzieci. My nie będziemy przyjmować dzieci z Dalikowa, czy z Parzęczewa, czy Łodzi, czy okolic tu, Lutomierska, bo się tutaj do nas zgłaszają takie dzieci, ale nie będziemy przyjmować, czy Zielony Romanów, z tego powodu, że to nie są nasi mieszkańcy. Nowe rodziny, które w najbliższych miesiącach sprowadzą się do gminy, mogą również starać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli. Bardzo dużo rodziców się tu sprowadza, albo się sprowadzą w miesiącach wakacyjnych i jeżeli mają umowy przedwstępne, to mogą czasowo się zameldować i okazać te umowy. No i teraz mamy nowy rok podatkowy, mogą już się rozliczyć jako mieszkańcy Aleksandrowa Łódzkiego. I wtedy mają spełnione wszystkie warunki. Trzeba również spełnić warunki do nowego przedszkola numer 6 o nazwie Kido, które będzie otwarte już od początku nowego roku szkolnego.
Na razie to jest wizualizacja, ale już wiemy, że placówka będzie 6-oddziałowa i pomieści 150 dzieci. Znajdować się będzie w Aleksandrowie przy ulicy Irysowej. Osoby zainteresowane składaniem wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola nr 6 KIDO w Aleksandrowie Łódzkim mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza opcja to pobranie wersji papierowej w kancelarii miejskiego przedszkola nr 3 przy ulicy Ściegiennego 5/6 w Aleksandrowie Łódzkim. Natomiast druga opcja to jest wejście na stronę internetową miejskiego przedszkola nr 3 i w zakładce rekrutacja na samym dole strony są wnioski do pobrania plus wszystkie potrzebne zaświadczenia i zgody. I po pobraniu wniosku należy go wydrukować, wypełnić i w kopercie złożyć do skrzynki z napisem rekrutacja KIDO, która znajduje się przy pierwszym wejściu do miejskiego przedszkola nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. Przedszkole szuka również nauczycieli. Również na stronie internetowej miejskiego przedszkola nr 3 po wejściu w zakładkę rekrutacja po lewej stronie znajduje się link do naboru na stanowisko nauczyciela. A nabór dzieci do aleksandrowskich przedszkoli zakończy się 16 kwietnia. Pomimo pandemii uczniowie szkoły podstawowej nr 3 w Aleksandrowie udali się na wycieczkę po Londynie. Odbyli również lekcje języka angielskiego w jednej ze szkół na północy Anglii. A do tego jest szansa, że wygrają konkurs i zgarną nagrody. Sportowa Trójka bierze udział w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Hello, good morning Mr. Ferguson, good morning children. Hey, good morning everybody, sorry. Połączenie dwóch klas i prowadzenie wspólnych lekcji nikogo nie powinno dziwić. Ale jeśli zajęcia odbywają się w różnych szkołach, w różnych państwach i w różnych językach, to mamy do czynienia z integracją na nieco wyższym poziomie. To uczniowie Aleksandrowskiej Szkoły Sportowej podczas lekcji języka angielskiego. But do you like arts as well? To już klasa w brytyjskiej szkole w Normanton w północnej Anglii. Tu nikt nie powie, że nudy podczas lekcji. Różni się, że w Anglii mają dwie trochę dłuższe przerwy, a tutaj mamy krótkie, ale więcej przerw. I mamy tutaj dużo więcej klas i mamy ABC, a oni mają tylko jedną klasę lub dwie. Pytali się nas, jak normalnie spędzamy Wielkanoc i coś o naszej szkole, bo nasze szkoły bardzo się różnią. Zdziwili się, jak się dowiedzieli, że mamy tyle przerw, bo oni mają właśnie długie przerwy, ale mają niewiele tych przerw. Spotkanie trwało dłużej niż zakładano. Pytań zarówno z jednej, jak i z drugiej strony nie było końca. Sporą część dyskusji poświęcono zbliżającym się świętom Wielkiej Nocy. Nasze dzieciaki poradziły sobie świetnie, a poziom języka angielskiego zaszokował pana Fergusona. Brytyjscy uczniowie również byli pod wrażeniem. Mam różne angielskie w domu dodatkowe przez internet z panią. No i tak wyszło. No, że jesteś najlepsza w klasie pewnie, co? Tamci uczniowie zadawali pytania po prostu o rzeczy, które ich interesują odnośnie naszej szkoły. Z pewnych źródeł wiem, że w tej szkole również znajdują się uczniowie polscy. Także oni też mieli możliwość zobaczyć, jak to jest w polskiej szkole, jak wygląda polski system edukacji, ponieważ oni chodzą do tej szkoły od początku i nigdy nie mieli możliwości takiej tutaj. To, że poziom języka angielskiego nie będzie barierą, doskonale wiedzieli nauczyciele. Wśród uczniów bowiem są osoby, które spędziły najmłodsze lata poza granicą naszego kraju. To one dają też motywację innym, że warto się uczyć. Do you have a PE lesson every day? No.
Znaczy, byliśmy bardzo podekscytowani, tak? Najbardziej stresujący moment to był ten, czy wszystko pójdzie po naszej myśli, czy będzie dobre połączenie, czy będziemy się dobrze rozumieć. Myśli pan, że to jakaś przyszłość, żeby ewentualnie takie online'owe nawiązywać współpracę z innymi kontynentami, z innymi szkołami? No przecież angielski dostępny wszędzie. No tak, no właśnie dzisiaj dzieciom chcieliśmy pokazać, a przede wszystkim w tym projekcie, który zrealizowaliśmy, że mimo tej obecnej trudnej sytuacji, która jest, używając tą technologię, sprzęt, który posiadamy w szkole, możemy być wszędzie na świecie, możemy się połączyć, przeskoczyć na różne miejsca. I tak też po lekcjach klasa udała się na wycieczkę. Oczywiście nie gdzie indziej jak po londyńskich ulicach. Pomimo pandemii nawet muzea były otwarte. Słuchajcie, właśnie z tego punktu zaczniemy sobie zwiedzanie. Dziś był Londyn. Następnym razem, jak zapowiada dyrektor, będzie Nowy Jork. A bliżej wakacji uczniowie pojadą do Miami. Plaże, słońce. I zamarzymy za wakacjami. Mimo że z uwagi na wzrost liczby zachorowań do urzędu nie wejdziemy z ulicy, to w magistracie wszystko działa normalnie. Bez problemu załatwimy każdą sprawę. Zalecany jest jednak kontakt zdalny oraz korzystanie z profilu zaufanego. W jego założeniu również pomogą urzędnicy. Pracy urzędu przyjrzał się Jacek Czekalski. Koronawirus zdeorganizował życie wielu z nas. Obecnie na sile przybiera już trzecia fala pandemii. Każdego dnia słyszymy o kolejnych zachorowaniach. Chorują także mieszkańcy Aleksandrowa, wśród nich również pracownicy Urzędu Miejskiego. Dlatego, by zminimalizować ryzyko transmisji wirusa, podjęto decyzję o ograniczeniu dostępu do urzędu. Nie oznacza to jednak, że urzędnicy nie pracują. Choć pandemiczna rzeczywistość ograniczyła do minimum bezpośredni kontakt, bez problemu załatwimy wszystkie urzędowe sprawy. Mamy zwiększoną liczbę zachorowań na COVID i stąd te ograniczenia. Sprawy, które muszą być osobiście załatwione w urzędzie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym bezpośrednio z pracownikiem, z naczelnikiem są załatwiane. Żadna sprawa nie zostanie zaniechana, wszystkie odbędą się w terminach. Z jednej strony chcemy zabezpieczyć pracowników, ale przede wszystkim też klienta, który się do nas zwraca. Oczywiście są też sytuacje, gdy konieczne jest odwiedzenie urzędu. Termin spotkania umawiany jest telefonicznie. Pracownicy magistratu zachęcają też, by zakładać profil zaufany. Można to zrobić przez internet. Następnie wprowadzając wszystkie dane przez internet w formularz, trzeba będzie umówić się z pracownikiem Wydziału Obsługi Mieszkańców na potwierdzenie takiego profilu zaufanego na biurze podawczym. Po potwierdzeniu takiego profilu istnieje możliwość załatwienia spraw przez internet poprzez profil zaufany. Dowody osobiste słucham. Tak, jest możliwość złożenia wniosku na dowód osobisty przez profil zaufany. Wystarczy wprowadzić swoje dane, dołączyć zdjęcie w poprawnym formacie. Profil zaufany to przydatne narzędzie w załatwianiu wszelkich urzędowych spraw. Nie tylko związanych z dowodami osobistymi, ale również z meldunkami, z Urzędem Stanu Cywilnego. Można będzie również złożyć różnego rodzaju wnioski do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. A co z meldunkiem? Aby dokonać meldunku, najlepiej by było zrobić to przez platformę ePUAP. Jeżeli klient nie posiada profilu zaufanego, trzeba się po prostu umówić na konkretną godzinę i na konkretny dzień i wtedy my wychodzimy tam do wyjścia przy Urzędzie Stanu Cywilnego, odbieramy formularze, meldujemy i potwierdzenia zameldowania oddajemy klientowi. Wszyscy, którzy do urzędu chcą przekazać dokumenty w formie papierowej, również mogą to bez problemu zrobić. Zapraszamy do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu od Urzędu Stanu Cywilnego Biura Rady od strony 11 listopada. Tam pakujemy dokumenty w kopertę, jeżeli potrzebne jest potwierdzenie, również wrzucamy w kopertę i po to potwierdzenie zostanie odesłane na wskazany adres. Mówiąc krótko, urząd, choć wejście do niego jest dziś utrudnione przez pandemię, pracuje normalnie. Załatwimy w nim wszystkie sprawy, zarówno te bardzo ważne, jak i przyjemne, jak choćby odbiór nagród w referacie ochrony środowiska.
Obowiązki się nie zmieniły, nadal robimy to, co do nas należy. Odbieramy telefony od klientów, pomagamy im załatwiać sprawy urzędowe. Nadal też można odbierać kwiatki w ramach tej akcji Tlenu i Recykling. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Państwo wszyscy dzwonią, pytają się, co nas bardzo cieszy, bo zalecamy zadzwonić, zapytać się, upewnić, umówić się na konkretny dzień i godzinę. My telefony odbieramy, udzielamy wszelkich informacji, kierujemy również właśnie na profil zaufania. Podpowiadamy, jak zrobić, jak poprawnie to zweryfikować, żeby nie było problemów. Adresy mailowe i numery telefonów do poszczególnych wydziałów odnajdziemy zarówno na wejściach do urzędu, jak i na urzędowej stronie internetowej. Wszystkim korzystającym ze świadczenia 500+, przypominamy, że od 1 lutego składać można elektronicznie wnioski na nowy okres od 1 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku. Natomiast wnioski papierowe będzie można składać od 1 kwietnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie przy ulicy Warszawskiej 10 w dziale świadczeń wychowawczych. Przypominamy, że świadczenie 500+ wypłacane jest obecnie na wniosek. Wniosek o świadczenie wychowawcze składa się raz w roku. Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, bowiem jest to zdecydowanie najprostsza i najwygodniejsza forma złożenia dokumentów. Wypełnienie formularza jest bardzo łatwe i w większości przypadków nie wymaga dołączania jakichkolwiek dokumentów. Dzięki temu zdecydowana większość osób będzie w stanie wypełnić go samodzielnie, bez konieczności konsultacji z pracownikiem OPS-u. Swoje dane, adres zamieszkania, dane dzieci i na ostatniej stronie numer rachunku bankowego, na który mają być przelewane pieniążki. Jeżeli chodzi o drogę elektroniczną, no to mamy naprawdę różne możliwości składania tych wniosków. Najczęściej nasi wnioskodawcy korzystają z drogi elektronicznej, bankowości elektronicznej, czyli logujemy się do swojego banku, szukamy tam zakładki złóż wniosek na 500+ i dalej to już jest bardzo proste. Poza bankami można też składać wnioski przez platformę Empatię lub platformę usług elektronicznych ZUS. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 roku gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca. W Polsce w ubiegłym roku prawie 2,5 miliona rodzin otrzymało świadczenie 500+. W naszej gminie jest to odpowiednio 4400 rodzin, a w tym 6600 dzieci. Po kilku miesiącach remontu przyszedł czas na oficjalne przekazanie kluczy. Przedstawiciele Związku Kombatantów oraz Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa od środy mają swoją siedzibę w budynku przy ulicy 11 listopada 3. W czasie symbolicznej uroczystości nie ukrywali, że nowy lokal przekazany przez władze miasta to niezwykła motywacja do działania. Do niedawna warunki, w jakich spotykali się kombatanci, były złe. Na szczęście to już historia. Od środy zarówno Związek Kombatantów, jak i Towarzystwo Przyjaciół Aleksandrowa mają już nową, piękną siedzibę. Siedzibę spełniającą wszystkie oczekiwania, mówi Izabela Kobryń, pełniąca obowiązki prezesa kombatantów. Bardzo się nam podoba, jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy taki właśnie lokal i nasi członkowie będą bardzo, bardzo zadowoleni. Tam było bardzo brzydko, zimno. Teraz jest cieplutko, bardzo ładnie, przyjemnie. Ja bardzo się cieszę, że w tak trudnym czasie pandemicznym możemy przekazać Państwu, no myślę, że naprawdę bardzo ładną siedzibę. Staraliśmy się, nie ukrywam, żebyście Państwo byli zadowoleni i ta siedziba nie przypomina tego, co było przed chwilą, ale jest kompleksowo wyremontowana. Jestem członkiem Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Łódzkiego, Kinga Kalina. Bardzo nam się podoba, ponieważ mamy okazję działać jako stowarzyszenie już 40 lat, w tym roku nam minęło. Mam nadzieję, że nowe miejsce, no i minie już ta pandemia, to będziemy mogli jeszcze prężniej działać. Warunki zawsze lepsze sprzyjają lepszej organizacji i umożliwią nam, mam nadzieję, w przyszłości jeszcze większą działalność. To jeden z budynków znajdujących się bezpośrednio w zasobach komunalnych. I tutaj za chwilę będzie tętnić życie siedziba Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa oraz Związku Kombatantów. Teresa Szczygłowska, jestem w komisji rewizyjnej. No mamy pięknie urządzone, mamy szafy, szafeczki, stół. Poza tym mamy gablotę, jeszcze będą półki. Istniejemy od 60 lat, więc w tym roku 60-lecie było. Myślę, że to świetna inicjatywa, ponieważ od dawna
Przede wszystkim właśnie Związek Kombatantów i TPA nie miało własnej siedziby z prawdziwego zdarzenia. Tutaj siłami naszych rzeczywiście pracowników i gminy udało się odremontować w sposób kompleksowy. Na ścianach nowego pomieszczenia wiszą już dyplomy, niebawem pojawią się też zdjęcia, a na półce stanie księga pamiątkowa. Kombatanci i przyjaciele Aleksandrowa bez wątpienia będą się tu czuć jak u siebie. Oglądają Państwo serwis informacyjny w telewizji Aleksandrów, a teraz przyszedł czas na informacje sportowe. UKS Basket Aleksandrów do lat 19 to czwarta drużyna w kraju. W ostatni weekend zakończył się turniej finałowy w Gdyni. To kolejny wielki sukces klubu, który jest jedną z najlepszych szkółek koszykarskich w Polsce. Wielki finał Mistrzostw Polski odbył się w Gdyni z udziałem 8 najlepszych drużyn w kraju. UKS Basket w grupie B przegrał swój pierwszy mecz z UKS-em liderem Swarzędz z 51-57. Później przyszedł czas na mecz z Eneą AZS Szkołą Gortata Poznań, który zakończył się porażką 54-61. Wyniki innych drużyn sprawiły, że Basket w ostatnim grupowym spotkaniu stanął przed szansą awansu do półfinału. Musiał liczyć na wygraną drużyny z Poznania oraz wygrać co najmniej różnicą 10 punktów z UKS-em Trójką Żyrardów. Wszystkie cele zostały spełnione i zawodniczki awansowały do pierwszej czwórki turnieju. Turniej w Gdyni był dla nas takim istym rollercoasterem, tak? Bo w pierwszym meczu zakładaliśmy mocne wejście w turniej, chcieliśmy zwycięstwo ze Swarzędzem. No jednak tutaj brak koncentracji i myślę, że nie do końca realizowania założeń przedmeczowych spowodował, że niestety w ostatecznym rozrachunku nie dało się tego meczu wygrać. Mecz z bardzo mocną drużyną z Poznania, z wicemistrzem Polski. Zagraliśmy już bardzo pozytywnie, walczyliśmy do ostatnich minut. No niestety nie udało się przechylić szali zwycięstwa na naszą korzyść. W trzeci dzień pokazaliśmy w meczu z Żyrardowem, że nasza drużyna naprawdę przy tej dobrej koncentracji, przy realizacji założeń i przede wszystkim pokazania swoich umiejętności, które na pewno w tych dziewczynach drzemią, jest w stanie zagrać na bardzo wysokim poziomie, na bardzo wysokim natężeniu. To rozbiliśmy drużynę Żyrardowa, wygrywając bardzo wysoko i to zwycięstwo dało nam awans do najlepszej czwórki. W spotkaniu o finał Basket przegrał z Eneą AZS Gorzów Wielkopolski 46-80, a w meczu o trzecie miejsce spotkał się z AZS Szkołą Gortata Poznań i doznał porażki 62-87. Pierwszy mecz z Gorzowem, jeżeli chodzi o już walkę w ścisłym finale, był bardzo dla nas trudny, także już tutaj tylko dzięki włodarzom klubu i możliwości zabrania 15 graczy byliśmy w miarę jeszcze w składzie wieloosobowym, bo już wypadły nam 3 zawodniczki z powodu kontuzji i choroby Kingi Stasinowskiej. No jednak nie poddaliśmy się, walczyliśmy. Niestety zdecydowana przewaga fizyczności zespołu z Gorzowa i myślę, że też doświadczenia skutkowała niestety porażką. No i ostatni mecz o brązowy medal. Tutaj już wiedzieliśmy, że trzeba wszystko postawić na jedną kartę, zagrać bardzo mocno, nie oszczędzać żadnych sił, dać kolokwialnie mówiąc serducha i z wątroby. No niestety mecz nie ułożył się po naszej myśli, bardzo słabo weszliśmy w ten mecz. Myślę, że tutaj brak koncentracji, troszeczkę może przemotywowanie się dziewczyn spowodowały to, że zespół z Poznania zaczął od przewagi 12-punktowej, przegrywaliśmy 12-0. Niemniej jednak kolejny raz pokazaliśmy aleksandrowski charakter i wracaliśmy do tego meczu dwa razy gdzieś już zakręciliśmy się w okolicy remisu, w pewnym momencie wyszliśmy nawet na 1-punktową przewagę. No natomiast już zabrakło paliwa w baku i zespół z Poznania w drugim w fragmencie meczu bardzo mocno nas zdominował, jeżeli chodzi o walkę na tablicach. Ta fizyczność znowu się odezwała i niestety ulegliśmy w meczu o brązowy medal zespołowi Enei Poznań.
Tym niemniej jednak uważam, że cały turniej uważam za bardzo pozytywny. Zaznaczyliśmy znowu na mapie Polski to, że jesteśmy bardzo mocną siłą w młodzieżowej koszykówce. Z tego uważam, że należy się cieszyć. To były dość szalone finały Mistrzostw Polski dla UKS-u Basket. Przyniosły wiele emocji, bo basketki w pewnym momencie nie liczyły tylko na siebie, ale również na wyniki innych drużyn. Już sam fakt znalezienia się w ósemce, która pretendowała do medalu, oceniam w kategoriach sukcesu. Zresztą od wielu lat jesteśmy w juniorkach starszych tutaj w czołówce krajowej i co roku uczestniczymy w Mistrzostwach Polski. Natomiast czwarte miejsce, no cóż, to jest przy poziomie, które reprezentowały drużyny na tym turnieju, wysokie osiągnięcie. Można było pewnie zrobić więcej, natomiast nieszczęśliwe przypadki w postaci kontuzji czterech podstawowych zawodniczek zdecydowało o tym, że walczyliśmy z zaangażowaniem, z sercem, z determinacją, realizując założenia taktyczne, zarówno w ataku, jak i w obronie. Zabrakło tego czynnika ludzkiego, który mógłby tutaj czy dać dobrą zmianę, czy wnieść nową jakość w poszczególne etapy poszczególnych spotkań. I to w efekcie finalnym zdecydowało o tym, że jesteśmy czwartą drużyną w Polsce. Czwarte miejsce w Polsce trzeba traktować jako duży sukces UKS-u Basket Aleksandrów. A kontuzjowanym zawodniczkom życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Do poniedziałku, 29 marca, można oddać głos w 8. plebiscycie na sportowca roku Aleksandrowa Łódzkiego. Głosować można w 4 kategoriach, a laureatów poznamy w kwietniu. Zapraszamy na stronę www.sportowiec.aleludzki.pl i zapraszamy również do wspólnej zabawy. Oddaj głos w plebiscycie na sportowca roku Aleksandrowa Łódzkiego 2020. Jak to zrobić? Wejdź na stronę www.sportowiec.aleludzki.pl. Następnie w prawym górnym rogu kliknij Zaloguj. Jeśli nie posiadasz konta, to musisz dokonać rejestracji. Po wypełnieniu formularza zaakceptuj warunki. Następnie wejdź na pocztę i kliknij otrzymany link. Zaloguj się. Teraz możesz swobodnie zagłosować w każdej kategorii. Głosowanie zakończy się 29 marca o godzinie 12. Dobrej zabawy, a teraz poznaj nominowanych. Kategoria Sportowiec Roku. Paweł Barański, Sokół Aleksandrów. Czterokrotny medalista podczas Mistrzostw Polski w karate tradycyjnym. Filip Cetlicer, MKS Aleksandrów. Srebrny medalista w trójskoku w halowych Mistrzostwach Polski do lat 20. Jakub Choroszkiewicz, Sokół Aleksandrów. Wraz z trzecioligową drużyną seniorską zdobył wicemistrzostwo w sezonie 2019-2020. Julia Janus, MKS Aleksandrów. Srebrna medalistka w trójskoku podczas halowych Mistrzostw Polski do lat 20. Damian Tomasik, Sokół Aleksandrów. Dwukrotny złoty medalista Mistrzostw Polski w karate tradycyjnym. Złoty medalista w Pucharze Polski w karate tradycyjnym. Robert Urbanek, MKS Aleksandrów. Brązowy medalista w rzucie dyskiem podczas Mistrzostw Polski seniorów. Kategoria Młodzieżowy Sportowiec Roku. Karolina Dżochowska, UKS Basket Aleksandrów. Wraz z drużyną zajęła 7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych do lat 18 oraz 4. miejsce na Mistrzostwach Polski do lat 16. Reprezentantka Polski. Alicja Jarząb, UKS Basket Aleksandrów. Wraz z zespołem osiągnęła 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych do lat 22. oraz 7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych do lat 18. Mikołaj Łaganowski, Sokół Aleksandrów. Dwukrotny złoty medalista podczas Mistrzostw Polski w karate tradycyjnym. Tomasz Ośkiewicz, MKS Aleksandrów. Złoty medalista w rzucie dyskiem i srebrny medalista w pchnięciu kulą podczas Mistrzostw Polski do lat 16. Hanna Pietrzyk, olimpijczyk Aleksandrów. Pierwsze miejsce w rankingu europejskim na 200 metrów stylem klasycznym.
Pierwsze miejsce w rankingu ogólnopolskim zawodników do lat 13. Rekordzistka Okręgu Łódzkiego oraz członkini kadry narodowej juniorów w pływaniu. Aleksandra Rok, UKS Basket Aleksandrów. Z drużyną zajęła 5. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Starszych do lat 22 oraz 7. miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych do lat 18. Kacper Uliński, MKS Aleksandrów. Srebrny medalista w biegu na 1000 metrów przez przeszkody podczas Mistrzostw Polski do lat 16. Weronika Wodzińska, MKS Aleksandrów. Złota medalistka Mistrzostw Polski do lat 16 w skoku o tyczce. Kategoria Trener Roku. Mariusz Grabowski, Wiktoria Rąbień. Awans z drużyną seniorską do Ligi Okręgowej w sezonie 2019-2020. Adam Rajkowski, UKS Basket Aleksandrów. 5. miejsce z drużyną juniorek starszych do lat 22 w Mistrzostwach Polski. 4. miejsce w Mistrzostwach Polski z zespołem kadetek do lat 16. Krzysztof Szabela, Sokół Aleksandrów. Awans do Ligi Wojewódzkiej z drużyną juniorską. Maciej Tietjaniec, libero VIP Aleksandrów. Awans z drużyną seniorską do drugiej ligi siatkówki kobiet. Kazimierz Tomczyk, MKS Aleksandrów. Trener srebrnego medalisty Mistrzostw Polski do lat 16 w biegu na 1000 metrów z przeszkodami. Brązowy medalista z drużyną chłopców w finale krajowym Ligi Lekkoatletycznej. Jego zawodniczka sięgnęła po rekord świata w biegu na 400 metrów w kategorii do lat 40. Kategoria Drużyna Roku. Libero VIP Aleksandrów. Awans do drugiej ligi siatkówki kobiet w sezonie 2019-2020. MKS Aleksandrów. 3. miejsce drużyny chłopców podczas Mistrzostw Polski Licealiady 2020. Sokół Aleksandrów. Awans juniorów do pierwszej ligi wojewódzkiej. Wiktoria Rąbień. Awans do klasy okręgowej w spektakularnym stylu. Zwycięstwa we wszystkich meczach ligowych z bilansem bramkowym 58 strzelonych i 6 straconych bramek. UKS Basket Aleksandrów. 4. miejsce podczas Mistrzostw Polski Kadetek do lat 16. UKS Czwórka Aleksandrów. 3. miejsce w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski Kadetek w sezonie 2019-2020. A teraz rozmowa tygodnia. Gościem Jacka Czekalskiego będzie Tomasz Lewiński z biura podróży Travel Planet w Aleksandrowie. Ja przypominam tylko, że do nabycia jest najnowsze wydanie gazety 44. To wszystko na dziś. Dziękuję bardzo. Życzę dużo zdrowia. Do zobaczenia. Jacek Czekalski, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na rozmowę tygodnia w tym trudnym, pandemicznym czasie. Trzecia fala się rozpędza, oby była jak najkrótsza, no ale każdy z nas już chyba zmęczony tym lockdownem i tym przedłużającym się stresem, który towarzyszy nam, nie ma co ukrywać, w czasie pandemii koronawirusa. Każdy z nas już gdzieś myślami ucieka w nieco przyjemniejsze miejsca, gdzieś na wakacje, na plażę, w góry, może gdzieś za granicę. Czy aleksandrowianie również szykują dla siebie, planują już jakieś wakacje? O to zapytamy za chwilę naszego gościa. Jest nim Tomasz Lewiński, TravelPlanet.pl, oddział w Aleksandrowie. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czy pan jest już zmęczony, czy myśli pan o wakacjach, czy aleksandrowianie przychodzą i mówią, że myślą o wakacjach i szukają jakiegoś, jakiejś próby ucieczki z tej pandemicznej rzeczywistości? Przyznam się szczerze, że praktycznie przez cały okres trwania pandemii tak było, chociaż początek był taki bardzo trudny dla wszystkich, praktycznie milczący telefon, milczący mail, jeżeli tak można powiedzieć.
Potem to się trochę rozkręciło i oczywiście każdy chciałby skorzystać z możliwego wyjazdu, pod warunkiem, że ten wyjazd dochodzi do skutku albo nie jest skracany, a tak było. Teraz ta trzecia fala spowodowała to, że osoby, które planują jakikolwiek wyjazd, planują taki wyjazd, gdzie nie trzeba zrobić testu wcześniej i też chciałyby wrócić do pracy, a to jest trochę uwarunkowane jednak tym negatywnym testem po powrocie, tak, bo tak to czeka nas kwarantanna. Natomiast Aleksandrowianie jeżdżą, tak, jeżdżą. Zanim zapytam o to, gdzie uciekamy od pandemii, no to zapytam o to, jak sobie radzicie. Mówi pan, że na początku było trudno, że te telefony nie dzwoniły, później trochę się rozkręciło. Ja sprawdziłem, jak to wygląda z danych GUS-u, jeżeli chodzi o całą branżę za 2020 rok. No i podobno były nawet takie miesiące, kiedy był spadek, jeżeli chodzi o turystykę, rzędu 95%. Ogólnie podsumowując cały rok, no to skorzystało z takich usług nieco ponad 2 miliony turystów w porównaniu do roku 2019, nie najlepiej, bo było ich wówczas ponad 7 milionów. Czy dla was tutaj w Aleksandrowie również był to odczuwalny spadek jednak zainteresowania, no z różnych przyczyn, pewnie też i z obawy przed takim wyjazdem, z obawy, że nie będzie można wrócić do pracy, bo kwarantanna. Czy ten spadek faktycznie był zauważalny? No spadek był ogromny. To, co pan przytoczył, to są liczby. Może one aż tak bardzo nie obrazują z naszej perspektywy, bo my rozmawiając sobie w trakcie tych pierwszych miesięcy i potem nawet już trochę później, to ja przytoczę taką jedną z rozmów, że sprzedaż miesięczna to tak jak w dobrym sezonie wakacje sprzedaż dzienna. Więc proszę sobie wyobrazić, jaki to był spadek, tak? Było bardzo trudno, chociaż no, wszyscy staraliśmy się i klienci, i organizatorzy, i sprzedawcy zrobić tak, żeby i można było wyjechać, jeżeli nie w zeszłym roku, to przenieść tą rezerwację na ten rok. No, wersji było tak naprawdę bardzo dużo. Oczywiście spora rzesza klientów po prostu zrezygnowała i wycofała się, natomiast część tych klientów z zeszłego roku jednak postanowiła spróbować w tym roku. No zobaczymy, jak to będzie. No powoli wchodzimy w sezon letni, tak? Jeszcze mamy końcówkę tak naprawdę zimy. Do tego nieszczęsnego roku 2020 planowanie wakacji to była czysta przyjemność. Wybieraliśmy kierunek, szliśmy do biura, wykupowaliśmy wycieczkę, a później pozostawało już tylko czekać, spakować się, jechać i relaksować się na urlopie. Jak teraz wygląda cała ta procedura? Co ja musiałbym zrobić, na co zwrócić uwagę, jeżeli chciałbym teraz zaplanować swoje wakacje? Myślę, że przede wszystkim teraz, tak jak w większości firm, ta sprzedaż jest zdecydowanie online, tak? Dzwonimy do siebie, mailujemy do siebie. Klientów pukających do biura to tylko ci, którzy chcą ewentualnie odebrać umowę. Osób pytających o wakacje, dosłownie wchodzących do biura, możemy policzyć na palcach jednej ręki w ciągu tygodnia. Natomiast zapytania, owszem, tak, telefony, tak. Live chat, tak, i tutaj jest najwięcej tych pytań. Żeby wyjechać teraz na wakacje, no, trzeba przygotować się na to, że na pewno musimy w jedną ze stron zrobić sobie test covidowy. I to już na własny koszt i to w naszym interesie leży, tak, aby ten test wykonać. Niektóre biura idą turystom na rękę i opłacają ten test. W większości biur, która sprzedaje imprezy do Egiptu, tak jest. Natomiast są kraje egzotyczne, które przyjmują nas, turystów z Polski, bez tego testu. To Dominikana, Zanzibar i Meksyk. No, takie egzotyczne kierunki, ale też nie każdy może sobie na nie pozwolić. Te ceny egzotyki, które zawsze były dość wysokie z uwagi na to, co się dzieje, trochę spadły, są bardziej przyjazne dla tych klientów z mniej bogatym, z mniej wypchanym portfelem? Zdecydowanie tak. Myślę, że ten spadek widać, bo i zainteresowanie. Znaczy, no, jest też takie trochę oszukane, tak, bo mamy naprawdę trzy kraje egzotyczne, do których możemy pojechać, więc zainteresowanie wyjazdów do nich jest ogromne w stosunku do innych, tam gdzie trzeba zrobić ten test. I też nie do końca wiemy, jak to będzie wyglądało z powrotem. Więc tak jak wspomniałem, te trzy kraje na pewno tak. Ceny w stosunku do zeszłego roku 20% niższe.
Czyli no jest to faktycznie jakiś upust. Być może ktoś, kto nie mógł sobie pozwolić, teraz będzie mógł na taką wycieczkę pojechać, zakładając, że się nie boi, bo jednak spoglądając na to, co dzieje się na świecie, to tak naprawdę trudno znaleźć w tym momencie taki zakątek świata, gdzie tego koronawirusa nie ma, gdzie się przynajmniej w tych oficjalnych statystykach nie pojawia. Czy te kierunki, o których pan wspomniał, to są właśnie takie, które przynajmniej przedstawiają się jako wolne od wirusa, choć rzeczywistość może być tam zupełnie inna, czy jednak te statystyki też tam są wysokie, czy dopytują o to w ogóle klienci, czy kierunek, w którym się wybierają, jest od koronawirusa, no może nie tyle wolny, co może nie ma tam aż tak wielu przypadków zachorowań. Wydaje mi się, że Dominikana i Meksyk, podając oficjalne zachorowania, zakażenia, jest ich zdecydowanie mniej niż u nas w kraju. Natomiast trzeba pamiętać, że wracając do nas i nie chcąc być na kwarantannie, niektórzy decydują się na zrobienie tego testu na miejscu. I co się okazuje, czasami testy wychodzą pozytywnie. Mhm, czyli czeka nas kwarantanna nie już w Polsce, ale musimy sobie wydłużyć wakacje. Takich przypadków mieliśmy jako Travel Planet, ja miałem osobiście przynajmniej kilkanaście, tak? Także to nie są wolne kraje od zachorowania, ale na pewno doszły do wniosku, że to są kraje, które żyją z turystyki. Trzeba o tym powiedzieć, Dominikana, nie wiem, 70% tak, produktu krajowego brutto to turystyka, więc no... Nie mieli wyjścia, mówiąc krótko. Musieli otworzyć się, natomiast nie są to kraje wolne na pewno od wirusa. Ci klienci, którzy dzwonią do was, dopytują o te wycieczki, mówią, że owszem, boimy się tam trochę lecieć, ale no musimy się stąd wyrwać, musimy odpocząć, czy raczej podchodzą do tego, no mówiąc trochę tak potocznie, na luzie, to niegroźny wirus, nie ma co się przejmować, jedziemy, odpoczywamy i tyle. Jakie jest podejście tych klientów? Zdarzają się też klienci, którzy mówią tak, jak pan powiedział na samym końcu, czyli już tak przywykli do wirusa, że to nie ma problemu, natomiast większość jednak osób wypytuje, zresztą świetnie sprzedają się wszystkie ubezpieczenia teraz, tak, które zabezpieczają praktycznie stuprocentowo problemy związane z zarażeniem, to znaczy umożliwiają przełożenie rezerwacji, zwrot kwoty, no mnóstwo rzeczy, które powoduje, że klient lecący i decydujący się na wakacje, w jego świadomości jest stuprocentowo zabezpieczony. To bym właśnie chciał doprecyzować, no bo różne sytuacje się zdarzają. Ktoś może zachorować przed samym wyjazdem i chcieć przełożyć ten termin. Ktoś może zachorować na miejscu, nie daj Boże trafić do szpitala. Jak wyglądają właśnie zabezpieczenia przed tego typu historiami? Czy pamiętajmy, że we wszystkich ofertach turystycznych i potem rezerwacjach ustawowo każdy operator organizujący imprezę zagraniczną musi dołączyć do swojej oferty ubezpieczenie. To ubezpieczenie standardowe może nie jest wybitne, ono ma chronić od podstawowych problemów zdrowotnych. Oczywiście można sobie dokupić dodatkowe ubezpieczenie, które chroni w pełni i myślę, że to jest bardzo istotne, bo każdy dopytuje o te problemy związane z COVID-em. Zdarzają się sytuacje, że klienci już mają rezerwację, a przychodzi, zakładam, tydzień do wylotu, dzień przed wylotem, dwa dni, to nie ma znaczenia i człowiek musi udać się na kwarantannę. Wtedy operatorzy, już niekoniecznie nawet samo ubezpieczenie, idą turystom bardzo na rękę. Z reguły przekładają takie imprezy na późniejszy termin albo bardzo, bardzo inny termin, tak żeby móc zachować tego turystę cały czas i żeby on po prostu nie rezygnował, tak, bo te wszystkie koszty związane z rezygnacjami, anulowaniem imprez, myślę, że wiele biur pogrążyło finansowo. Zresztą tak jak całą branżę. No, tych branż, które cierpią w związku z pandemią, jest bardzo wiele. No, trudno tak naprawdę wskazać te, które w żaden sposób nie ucierpiały. To już tak niemal na koniec zapytam, czy ci klienci, którzy do was dzwonią, czy aleksandrowianie przychodzą, żeby odpocząć i wylecieć na wakacje teraz, czy planują swoje wakacje na te miesiące letnie, które miejmy nadzieję będą już od tego wirusa albo wolne, albo choć nieco łagodniej będzie to wszystko przebiegać niż obecnie?
tak opowiem trójtorowo. Są osoby, które miały rezerwację przełożoną z zeszłego roku i decydują się na wyjazd w tym roku i czekają na swoje wakacje już, chociaż do końca nie wiemy, jakie będą procedury w poszczególnych krajach. Są oczywiście osoby, które pytają, chociaż myślę, że maj, czerwiec będzie ich więcej. O te wakacje w 2021 roku w miesiącach wakacyjnych, jest sierpień, wrzesień. A jest też pewna garstka osób, mówię garstka, bo to w stosunku do poprzednich lat tak to wygląda, którzy już teraz bardzo chcą skorzystać z urlopu i odpocząć. Niektórzy wybierają słońce, niektórzy wybrali narty, chociaż narty w tym roku były bardzo ograniczone miejscem. Tak naprawdę tylko jeden kraj przyjmował bezpośrednio narciarzy, żeby mogli sobie poszusować. Ja w takim razie życzę, żeby wszystko jak najszybciej wróciło do normy, żeby branża, w której pan funkcjonuje, wróciła do normy i żeby każdy z nas mógł takimi wakacjami się w wybranym przez siebie kierunku jak najszybciej w spokoju i bez stresu cieszyć. No ale do tego też przypominam wszystkim państwu, konieczna jest nasza postawa, żeby jednak dbać o to, żeby wirus się nie roznosił. Nośmy te maseczki nieszczęsne. Dobra. Bez względu na to, jaki jest nasz pogląd na to, po prostu nie rozsiewajmy, żeby jak najszybciej każdy z nas w zdrowiu mógł odpocząć gdzieś na plaży czy w górach, gdzie po prostu lubi. Dziękuję za rozmowę. Tomasz Lewiński, Travel Planet w Aleksandrowie. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.